Jesteśmy w trakcie w zasadzie tego głównego sezonu inwestycyjnego i tak jak widzicie Państwo w Dzierżoniowie, tych inwestycji jest kilkanaście równolegle robionych. Przypomnę, że wszystkich inwestycji na rok 2024 to było ponad 50. Kilkanaście tych drogowych jest w trakcie. Teraz jesteśmy w rynku, który już od roku jest rewitalizowany. Jak widać, te prace postępują. Do końca tego roku ma temat być zakończony. Natomiast też kończymy powoli inwestycję związaną z modernizacją, remontem ulicy Żeromskiego w Dzierżoniowie. Została położona nowa nawierzchnia, także zupełnie inna jakość tej drogi, korzystania z tej drogi przez kierowców szczególnie. Równolegle jest robiona ulica Słowiańska, która jest znacznie większą inwestycją. Tam wykonujemy całe podbudowy, to co się mieści w drodze i w tych sięgaczach na osiedlu Słonecznym. Natomiast ulica Słowiańska będzie zakończona do listopada tego roku, więc tutaj oczywiście znów proszę o wyrozumiałość, bo wiem, że są sygnały mieszkańców szczególnie, że są problemy w parkowaniu. No nie da się, proszę Państwa, wykonać inwestycji szczególnie drogowych bez problemów, ale takie zrozumienie jest i mam nadzieję, że Państwo jeszcze te kilka miesięcy wytrzymacie. Z inwestycji drogowych, no wiadomo, tak jak wczoraj przejeżdżałem przez miasto, patrzyłem na te nasze inwestycje, nie ma części miasta, dzielnicy, w której by się coś nie działo. Robimy ulicę Kamienną, już docelowo będzie wykonana ulica Armii Krajowej, kończymy już te inwestycje, ale też taka duża inwestycja jak osiedle kolorowe, drugi etap, więc jak widać tych inwestycji jest mnóstwo, dużo pieniędzy, natomiast na każdą z tych inwestycji pozyskujemy środki zewnętrzne, więc dobra informacja, że nie płacimy z budżetu 100% tych wartości, tych naszych prac, tylko 50, nieraz tylko 20%, w zależności od programu, projektu, z którego uzyskujemy dofinansowanie. Te inwestycje wszystkie są wykonywane planowo, nie planujemy w tym roku zawieszenia którejkolwiek z inwestycji czy przekładania na kolejne lata. Będą one zrealizowane w terminie, będziemy Państwa na bieżąco o tych zakończeniach tych działań informować.